Inowrocławscy kierowcy bardzo dziękują panu prezydentowi za doświetlenie progów zwalniających na ulicy Szarych Szeregów. Dzięki panu prezydentowi Brejzie każdy kierowca zauważy próg, zwolni i nie zniszczy sobie zawieszenia. Bo chyba tylko taki był cel doświetlenia tych dwóch przejść dla pieszych z progami zwalniającymi, które każdy kierowca pokonywał z prędkością 20 km na godzinę. No chyba, że ich nie zauważył. Czy naprawdę tu chodziło o bezpieczeństwo pieszych? Myślę, że niekoniecznie. Bo jeśli chodziło o bezpieczeństwo pieszych, to dlaczego nie doświetlono przejścia, które jest położone kawałek dalej na ulicy Kusocińskiego? Z jednej strony szkoły jasno jak w Las Vegas, a z drugiej ciemności egipskie. Żadnej latarni. Pytam, dlaczego nie doświetlono tego przejścia?